Wolda 96 FM. Co Cię najbardziej denerwuje w liniach autobusu miejskich i tramwajach? No najbardziej to, że bardzo często się spóźniają, no, zwłaszcza jak jest deszcz, a zdarza się, że jest i słońce i też się spóźniają, bo pogoda nie taka. No brak tej klimatyzacji. W sumie to, że nie przyjeżdżają na czas, może o to chodzi. No klimatyzacja. A ludzie z niższych skali, którzy po prostu no jakby zaśmierdzają. No w sumie to też jest dość duży problem, tak? No bo jak jedziesz sobie i jest bardzo teraz gorąco, tak? No to tak. No niezbyt to jest przyjemne. Chciałbym go poprosić o opuszczenie tramwaju, bo niektórym jednak to sprawia problem przebywanie z taką osobą w pojeździe. Jak czasami tam jakieś młodzież piwo piją, a to zabrojone i papierosy palą te jak tak robione. To, że nie ma gdzie usiąść, najczęściej starsze panie słuchają, chociaż niektóre nie potrzebują, albo słuchanie muzyki przez telefon na głos. Bez słuchawek. Chamstwo. Jeżeli siedzi młody chłopak i nad nim stoi na przykład kobieta w ciąży i nie ustąpi. I chamstwo na przykład, jeżeli ktoś się nie chce przesunąć, stoi przy wejściu.